bardzo fajne wydarzenie, które pozwala dzielić się swoją pasją z innymi ludźmi. Często jakby widać tylko to, co robimy, a za tym jest cała historia, tak? Co sprawiło, że nie wiem, że zacząłem się interesować grafiką i właśnie taka konferencja jest fajną metodą na podzielenie się tymi informacjami z ludźmi, na opowiedzenie też, jak co kryje się za każdą pasją, tak? To jest fajne. Przyszedłem tutaj dzisiaj, ponieważ moją pasją jest praca na barze. Praca na barze wzięła się stąd, że kiedyś, jak miałem 17 lat, to chciałem jakoś zarobić sobie i nadarzyła się okazja, żeby obsługiwać wesela. Wtedy zaczęła się ta pasja do gastronomii, która przerodziła się później z biegiem czasu w pracę na barze. I dlatego też tutaj jestem i chcę przedstawić właśnie, jak praca dorywcza może przemienić się w pasję, co można zyskać dzięki pasji i oczywiście, że można to pogodzić z tak trudnymi studiami, na których ja jestem, czyli z mechatroniką. Być może kiedyś połączą te dwie pasje, mechatronika i barmaństwo, że być może stworzę jakiś mechanizm, który szybciej bądź zrobi drinka, bądź pomoże jakoś przy pracy na barze. Dzisiejsze nasze wydarzenie TEDx Politechnika Opolska to konferencja o pasjach i zainteresowaniach młodych ludzi. Prelegentami są nasi studenci, absolwenci, natomiast odbiorcami głównie studenci naszej uczelni. Chcemy zarazić młodych ludzi aktywnością, kreatywnością i działaniem.